części 8 projektu Schron. W części 6 zajmowaliśmy się dwoma schronami Ringstadt 69 oznaczonymi tymi żółtymi gwiazdkami. W części 7 byliśmy na rowie przeciwczołgowym w Orzegowie. Z kolei w części 8 zajmiemy się trzema tobrukami, schronem numer 15, 16 i 17. Kolejny schron Ringstadt 58D w przyjętej przez nas numeracji, oznaczony numerem 15. Schron znajduje się na prywatnym polu. Jak widać, zatracił swoje wartości bojowe, bo jest dość mocno odsłonięty. Duża część schronu wystaje ponad powierzchnię ziemi, ponad powierzchnię terenu. Dekiel zabezpieczający, rzekłbym, w idealnym stanie. Często na tym polu jest sadzona kukurydza, no i wtedy rzeczywiście schron nie jest w ogóle widoczny, ciężko go wypatrzeć. Jak widać, wnętrze schronu w niezłym stanie, niezasypane, niezaśmiecone. Pomieszczenie na amunicję jedynie częściowo zalane wodą. Jak widać, stalowa szyna nie oparła się upływowi czasu i niestety niewiele z niej pozostało. Jeszcze widok ze schronu na okolicy. Tam w oddali Bugaj Lipnicki, a tutaj droga z Sienkowic na Bugaj Lipnicki właśnie. Schron numer 16 znajduje się w okolicy kilku tylko domostw. Zewsząd jest otoczony polami uprawnymi. Dobre warunki do bytowania saren. A w oddali widać świeżo postawione wiatraki. Tobruk zasypany, zarośnięty. A dekiel zabezpieczający w niezłym stanie. Aczkolwiek popękana. Sam schron w środku dosyć mocno zaniedbany. Widać tutaj numer ewidencyjny. Składowisko śmieci. Cmentarzysko małych ssaków i ptaków.
wejście do schronu zamurowane czerwoną cegłą. A w stanowisku bojowym mnóstwo odpadów po środkach chemicznych. Ringstad 58D, oznaczony przez nas numerem 17, zarośnięty, zasypany, całkowicie niewidoczny. O tym, że on tutaj jest, widać po sposobie uprawiania tego pola przez gospodarza, który musi ten schron omijać szerokim łukiem. Tutaj widać pokrywę. Podczas pierwszej wizyty nie mamy narzędzi, nie możemy się dostać do środka. Robimy to dopiero wczesną wiosną. Jak widać, schron mocno zalany. W części bojowej jest to ponad 20 cm. Unosimy się nad wodą. Szyna stalowa całkiem nieźle zakonserwowana. Jak widać, w części pomieszczenia na amunicję sporo piasku i dużo wody. Dekiel zabezpieczający w bardzo dobrym stanie. Jeszcze raz spojrzenie do środka.